Jak szybko mogą wirować czarne dziury i znajdująca się wokół nich materia? Czarne dziury rotują w przestrzeni kosmicznej, tworząc wokół siebie swego rodzaju wirujące strumienie. Są to podgrzane do niewyobrażalnie wysokich temperatur dyski składające się z pyłu i gazu, które świecą jasno w promieniach rentgenowskich. Najnowsze obserwacje pokazują, że niektóre, bardzo odległe, szybko rosnące supermasywne czarne dziury mogą rotować z ogromnymi prędkościami. Naukowcy przebadali 5 kwazarów znajdujących się w odległościach od prawie 10 do 11 miliardów lat świetlnych stąd. Każdy z kwazarów zawierał supermasywną czarną dziurę o masie od 160 do 500 milionów razy większej niż Słońce, charakteryzującą się szybkim tempem pochłaniania materii z otaczających je dysków akrecyjnych. Okazało się, że materia w wirze jednej z czarnych dziur rotuje z prędkością bliską prędkości światła. Do przebadania tego zjawiska astronomowie wykorzystali pracujący w zakresie promieni rentgenowskich teleskop Chandra. Opierając się na danych pozyskanych przez teleskop, zastosowali nową technikę pomiaru spinu supermasywnych czarnych dziur. W tym celu posłużyli się tak zwanym soczewkowaniem grawitacyjnym. Jak zakładał Albert Einstein, przy odpowiednim ustawieniu zakrzywienie czasoprzestrzeni przez masywny obiekt, taki jak na przykład duża galaktyka, może powiększać i tworzyć wiele obrazów odległego obiektu. W tym przypadku dzięki użyciu danych z teleskopu Chandra i wykorzystaniu soczewkowania grawitacyjnego uzyskano wiele obrazów każdego z kwazarów. A wyjątkowa zdolność Chandry do obrazowania okazała się niezbędna do oddzielenia zwielokrotnionych soczewkowanych obrazów każdego z nich. Naukowcy posunęli się jednak o jeszcze jeden krok do przodu i wykorzystali mikrosoczewkowanie. W tym przypadku dodatkowe powiększenie światła z kwazara zapewniły pojedyncze gwiazdy znajdujące się w soczewkującej galaktyce. Większe powiększenie oznacza, że mniejszy region emituje promieniowanie rentgenowskie. Następnie naukowcy wykorzystali znaną już właściwość wirujących czarnych dziur, która mówi nam, że ciągną przestrzeń wokół siebie i pozwalają, by materia orbitowała bliżej niż jest to możliwe w przypadku czarnych dziur, które nie rotują. W związku z tym, im mniejszy jest obszar emitujący promienie rentgenowskie, tym ciaśniejsza orbita i tym samym większa prędkość wirowania. Promienie RTG z mikrosoczewkowania grawitacyjnego pochodzą z tak małego obszaru, że naukowcy jednoznacznie stwierdzili, iż muszą one wirować z ogromną prędkością. Wyniki pokazały, że jedna z czarnych dziur w soczewkowanym kwazarze, zwanym krzyżem Einsteina, oznaczonym jako Q2237, wiruje prawie z prędkością światła. 4 pozostałe przebadane czarne dziury wirują z prędkością wynoszącą średnio około połowy tej wartości. Zastanawiacie się pewnie, jak w ogóle możliwe jest to, że te supermasywne czarne dziury wirują tak szybko. Naukowcy uważają, że prawdopodobnie w ciągu miliardów lat rosły, gromadząc większość swojego materiału z dysku akrecyjnego wirującego z podobną orientacją i kierunkiem wirowania, co powodowało, że nabierały coraz większej prędkości, niczym bez przerwy popychana karuzela, która stopniowo rozpędza się coraz bardziej. Artykuł opisujący badanie przeprowadzone przez Międzynarodowy Zespół Naukowców oraz wyniki tych badań zostały opublikowane 2 lipca bieżącego roku w czasopiśmie naukowym The Astrophysical Journal. Na koniec jeszcze parę słów uznania należy się kosmicznemu teleskopowi Chandra, ponieważ były to najdłuższe obserwacje kwazarów z soczewkowaniem grawitacyjnym w historii, a całkowity czas ekspozycji wynosił nawet prawie 5,5 dnia. Ja serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom, dzięki którym możemy produkować takie odcinki. Jeżeli też chcesz zostać patronem, to link do naszego profilu znajduje się w opisie tego filmu. Zapraszam Was też serdecznie na Instagram Astrofazy, tam znajdziecie różnego rodzaju nagrania, filmy, zdjęcia itd. A za kulis naszych produkcji. A my widzimy się w kolejnym odcinku Astroshortu. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!